I witam serdecznie, moi drodzy. Niedziela. Już wiem, że jesteście w dobrych nastrojach. Wszyscy już mają wyrównane tętno. W związku z tym witamy w nowym roku. 75. Domowa Orkiestra. Ale my w tym nowym roku cofniemy się o parę lat. Jest rok 2013, moi drodzy. 21. finał. Bardzo przełomowy dla nas, ponieważ podczas tego finału postanowiliśmy także zająć się dwoma w jednym, czyli w jednym finale dwoma tematami. Tym drugim tematem oprócz dzieci byli seniorzy. Postanowiliśmy pomóc seniorom, ale to głównie pomóc ośrodkom, szpitalom, gdzie są oddziały geriatryczne. Oddziały te przeżywały ogromne kłopoty, a więc były na tej ostatniej pozycji, na końcu listy wszelkiego rodzaju zakupów sprzętu medycznego. W związku z tym tam sama tandeta, wszystko już zniszczone, wszystko po prostu mocno nadwyrężone zębem czasu, a my postanowiliśmy, aby te oddziały dostały ogromne wzmocnienie. I tak się stało. Ten pierwszy finał, 21, zapoczątkował kolejne 4 finały, czyli 5 finałów poświęconych geriatrii, łącznie 100 milionów złotych wpompowaliśmy, kupując najnowocześniejszy sprzęt, zmieniając o 180 stopni oblicze polskiej geriatrii. Ale 21 finał, wtedy po raz pierwszy powiedzieliśmy: hej, jeżeli chcecie z nami grać, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, a ludzkość nie miała kompletnie nic przeciwko temu, wsparła nas, a myśmy starali się o seniorach tego dnia mówić jak najwięcej. Przywitaliśmy się z Krakowa, hejnałem z Wieży Mariackiej, oczywiście hejnał zagrany po naszemu i później wpadliśmy do naszego studia, a w studio już żar i to już jest ten etap naszych finałów, gdzie nie ma spokoju. Tu już na samym początku tyle ludzi, że nie wiemy, jak to będzie wyglądało po parunastu godzinach, kiedy będziemy kończyli finał, jak to wszystko pomieścimy i później sami jesteście świadkami tego finałowego grania, kiedy ze sceny się żegnam, a tam kotuje się ogromny tłum, zespół pieśni tańca Mazowsze, a to dlatego, że pół roku wcześniej wystąpił razem z Góralem na naszej scenie. Co to był za koncert? Wydany także na płycie DVD, CD. Co to był za koncert wzruszający? W związku z tym Mazowsze rozpoczęło nasz finał, ale później jeszcze Mazowsze i Góral pojawili się na naszej scenie pod Pałacem Kultury. Zwróćcie uwagę, że zespoły, które tam grają, nie tylko Góral, nie tylko Mazowsze, ale także chociażby Raga Faja, w podkoszulkach wszyscy biegają, tak gorąca atmosfera. Atmosfera. Tak się ludzie wspaniale czuli, chociaż środek zimy. Także pokazywaliśmy samych emerytów w akcji. Okazało się, że Materna stworzył niesamowity band, a więc band zespołów seniorów, którym narzucił pewnego rodzaju pomysł, a oni z tego wyszli doskonale, czyli wykonywali utwory big beatowe. Chcieliśmy potem bardzo, żeby wystąpili u nas także na najpiękniejszym festiwalu świata, ale coś spowodowało, że nie mogli do nas przyjechać. Za to w studio co i raz kamera ich pokazuje, jak śpiewają stare przeboje Karin Stanek, niebiesko-czarnych, czerwono-czarnych, czerwonych gitar. Tak się bawiliśmy przez cały czas w studio. Także mówiliśmy już konkretnie, co chcemy kupić. Pokazywaliśmy, jak powinien wyglądać taki oddział geriatryczny, jaki powinien mieć sprzęt. Myślę, że po raz kolejny pokazywaliśmy taką super lekcję, taką edukacyjny czas, żeby mówić ludziom, co do tej pory zrobiliśmy, ale także co chcemy zrobić. Jak zwykle, moi drodzy, oczywiście wojsko gra z nami, oczywiście policja gra z nami, oczywiście gadu, tym razem numer 27 jest nam wręczony, jest licytowany, a więc to wszystko, co się dzieje obok nas na w życiu takim codziennym, próbujemy zebrać tego jednego dnia, aby takie super ciekawostki wam ofiarować. Chociażby Anię Dymną, która pokazuje rysunek swojego męża, poety. Rysunek zasłania ręką, bo rysunek jest bardzo sprośny, ale także przekazany na licytację i wszyscy to chwalą. Po raz pierwszy możemy zobaczyć Szymona Chwalisza i jego malowanej gitary. To wtedy po raz pierwszy pokazał swoją pierwszą gitarę, która miała na sobie gwiazdy naszego festiwalu. Już wtedy pokazał ogromny talent, ogromne piękno w tych gitarach, których się uzbierały już teraz na kilkaset tysięcy złotych, ponieważ Szymon jest z nami po dzień dzisiejszy. Zawsze, kiedy się coś dzieje, nie opuszcza nas na festiwalu i nie opuszcza nas na finale, moi drodzy. Oprócz tego gościmy także aktorów, bo mówiąc o osobach podeszłym wieku, mówimy o Skolimowie. A więc mamy pana Łukaszewicza, pana Pieczkiem, którzy zajmują się seniorami w domu aktora z Kolimów. Bardzo nam dziękują już za pomoc, a więc zostawiają ślad, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
dba i chce być razem ze wszystkimi. Także wtedy pokazujemy rzecz niebywałą. Pierwszą tego rodzaju licytację kilku fotografii Marilyn Monroe, otrzymanych od Odessy, fotografie z epoki, fotografie niesamowite, bardzo wartościowe, bardzo unikatowe, a więc pokazuje, że już my pokazujemy, że Allegro jest taką niesamowicie piękną, pojemną szufladą na wszystko. Możemy tam drobiazgi licytować, ale możemy także licytować rzeczy ogromne, jak chociażby obraz wielkiego malarza, wielkiego artysty Witolda Kaa, który na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, mieszka w Polsce. Jedyny chyba żyjący jeszcze dzisiaj człowiek, który ma swój portret namalowany przez Picassa. Widziałem go, podziwiałem i jest to osobisty portret pana Witolda Kaa. Moi drodzy, oczywiście kończymy tordem, kończymy oscypkiem, który zespół Kapela do nas co roku przywozi. Ten oscypek duży, ogromny i ten oscypek jest także licytowany. Zapraszam was na kolejną porcję takiej dawki energetycznej, przypomnienia sobie, że potrafiliśmy być wszyscy razem jako instytucje, jako Polacy, jako ci, którzy na co dzień tworzą ten kraj, a tego jednego dnia pokazują się, a my nie mamy nic do tego, aby pokazywać ich, aby ich chwalić, aby im dziękować, aby po raz kolejny robić piękny finał w Telewizji Polskiej, instytucji, która wtedy, biorąc pieniądze za abonament, oddawała chociażby tą swoją powinność w stosunku do nas takim pięknym finałem. A żeby się dobrze go obejrzało, to wróćmy jeszcze do gorącego Sylwestra. Moi drodzy, zespół, który pokazał się na naszej festiwalowej scenie. Kapela, która dała do wiwatu bardzo, bardzo mocno, ale także wszyscy razem z nimi śpiewali. Zespół Skape, moi drodzy, przyjechali z Hiszpanii. Wydaliśmy nawet z tego piękną płytę, którzy zaśpiewali, a jakby zalegalizować. No zresztą posłuchajcie sami, a później ruszamy z naszą opowieścią o pięknym finale, 21. finale, który był na plakatach z karuzelą, z zabawą, z radością, z dziećmi, z ich dziadkami, czyli jak to lubimy robić, łączyć, łączyć, nie dzielić. Lecimy! I właśnie próbowaliśmy odpalić. Okazuje się, że zespół Skape jest blokującym wszystko, co jest puszczane przez nas. Będziemy to wyjaśniali. Zmieniamy to na super rytmy. Czesudaki. Pasuje? We'll be right back.
patrzę, Ludka. Dźwięki jakieś znajome, a jakoby inaczej dzisiaj grane. To nasze kolorowe studio! Moi drodzy, gorąco witam. Chciałbym przedstawić, to jest nasz cały zarząd fundacji. Jest moja żona, jest Zizia, jest Danek, jest Piotrek, jest profesor Garczycki, który będzie naszym konsultantem. Dzisiaj będziemy mówić dużo o geriatrii. Bardzo dobrze, że Jurek zauważył i będzie walczył o seniorów. Serdecznie dziękuję, Jurek. Siema! Jesteśmy w pokoju orkiestrowych marzeń. To jest nasze marzenie o tym, jak powinien wyglądać pokój, w którym chora, starsza osoba spędza swój czas. 750 takich stanowisk dla osób starszych jest potrzebnych w Polsce. Tutaj pani Jadwiga Lityńska i pani Jadwiga Lityńska po raz kolejny u nas w studio. Witam serdecznie! Są z nami, proszę bardzo, mówcie, mówcie! Ja chciałam przekazać tą płaskorzeźbę Chopina na cel dobroczyny dla seniorów. Ma pani wszystko, ma pani identyfikator, ma pani puszkę, serduszka. Który raz? Pierwszy raz? Pierwszy raz, tak. A co skłoniło, że pani postanowiła zbierać w tym roku pieniądze? Nie było mnie tutaj długo w kraju i jestem od pół roku, więc postanowiłam się dołączyć. Oglądałam pana do tej pory tylko w telewizji. Oj, seniorzy są mocni w tym roku. Oczywiście, seniorzy potrafią się bawić, seniorzy potrafią żyć, seniorzy nie mają lat. Jesteśmy dzisiaj z wami! Zaczynamy wyjątkowo od ciszy, ponieważ dzisiaj, grając dla dzieci i dla seniorów, chcieliśmy wam pokazać Rzeźkich Seniorów, czyli zespół 65+, Krzysztof Materna, który to ożywił. A teraz seniorzy, dajcie czadu! Zaczynamy grać, zaczynamy śpiewać! Tak właśnie wygląda finał. U nas w studio możecie do nas paść, możecie być przez cały czas razem z nami, bo na tym polega finał. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę państwa, ja mam dzisiaj bardzo dużo prezentów. Przede wszystkim najpiękniejszym prezentem jest biżuteria, którą mam tutaj na sobie. Drugim prezentem jest kolacja ze mną. Zapraszam dwie osoby na kolację i to jest kolacja, na którą ja zapraszam do mojego hotelu Via Appia, gdzie z Leszkiem, gdzie z Jurkiem. Mówi Stefan. Gdzie ze Stefanem świętowaliśmy urodziny naszego wspólnego przyjaciela. Zasada jest taka, że państwo licytują tę kolację, a ja za nią płacę. I mamy jeszcze miejsce, proszę państwa, w Szkole Rodzenia dla przyszłych rodziców. Zapraszam państwa do Szkoły Rodzenia, która mieści się na warszawskim Ursynowie. Tutaj jest karnet dla jednej pary na cały cykl zajęć. Zapraszam. Przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa fryzury z lat 50., czyli fryzury, jakie seniorzy nosili w tych czasach, czym się szczycili. W dniu dzisiejszym gra z nami 93 salony fryzjerskie Chemo. Cały dochód przenosimy na WOŚP. Zbieramy przez cały tydzień dla dzieci i dla seniorów i na chwilę obecną po przeliczeniu wszystkich skarbów we wszystkich naszych sklepach klienci oraz pracownicy firmy LIT zebrali kwotę aż 500 tysięcy złotych. Co to jest? Co to jest? Przewozy regionalne. Regionalne, tak. Witamy, pozdrawiamy po raz kolejny. Przewieźliśmy, jak do tej pory sam powiedziałeś, 120 tysięcy wolontariuszy. Przewozimy dalej, za darmo, przez 3 dni, od wczoraj do jutra. I co najważniejsze, Jurek, przekazujemy tobie czapkę na głowę. No moi drodzy, teraz będą wreszcie pociągi jeździły, jak trzeba. Można wylicytować, proszę państwa, osobisty trening z naszą trenerką Ewą Chodakowską dla siebie, babci lub dziadka. Można wylicytować lekcję gotowania z Robertem Sobą, która się odbędzie na żywo w naszym studiu. Będziemy wszyscy to próbowali. Co to wyjdzie z tego? We wtorek o 8.17 widzimy się, podsumujemy 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Bo 8.17, tak, 8.17. Jordanki w Toruniu w tym roku. Tam licytujemy przyjazdy z rajdowcami, z rallycrossowcami. Wszyscy ci, którzy zasilą puszeczki Jurka Owsiaka, mają możliwość wylosowania przejażdżki właśnie ze mną w marcu lub w kwietniu. Zapraszamy. Szachy z autografem Gary'ego Kasparowa.
towarowo. Te wszystkie gadżety można zobaczyć na naszej stronie. Bardzo serdecznie witam Cię, Jurek. My jesteśmy Morcy Dębowa z Kędzierzyna Koźla i zbieramy też dla dzieci, dla seniorów. Nie tylko tutaj w Polsce, ale też tam w Angolii. Na tej gitarze układałem wszystkie piosenki, które dzisiaj gramy i od kilkunastu lat ona była moim natchnieniem i dzisiaj oddaję w Twoje ręce. Niech idzie do ludzi. Zapraszam tych, którzy szukają czegoś do rymu w tym pudle. Siedziało ze 300 piosenek. Na pewno jeszcze coś tam jest. Tak? Piotruś, ja Ci daję kubek na gorącą herbatę, nie tylko. To jest gitarka Piotrusia na licytację. Wielkie brawo! Lecimy dalej. Mam ręce zajęte, bo bym Ci zagrał. Masz tutaj pompę gdzieś ukrytą z tego, tak, co widzę. Oczywiście jest. Czy to jest uciążliwe? Czy z tym sobie można jakoś poradzić? Nie, powiem szczerze, że byłam negatywnie nastawiona, a po podłączeniu, tak, po pierwsze uciskałam poziomy w miarę normoglikemii, no i... Ale czy z tą pompą można normalnie żyć? Można normalnie, najnormalniej na świecie. Zasadą dobrego powodzenia leczenia ciężarnej z cukrzycą jest bardzo dobre wyrównanie cukrzycy. I oczywiście jest to istotny warunek, żeby było potem zdrowe dziecko. Dzięki tym pompom rodzi się znacznie więcej zdrowych dzieci. Co to jest za urządzenie? To jest Lucek. Lucek też z nami jest co roku. On w zeszłym roku również kwestiował i tu w studiu, i pod Pałacem Kultury robot Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji. Czarna Lewica gra również z wielką orkiestrą. Praktycznie od zawsze graliśmy w Afganistanie, gramy teraz w Polsce. Mamy kilka atrakcyjnych przedmiotów, m.in. czołg Leopard. Takim czołgiem też można się przejechać, jeżeli ktoś wylicytuje aukcję. Jeden dzień w 10. Brygadzie Kawalerii Pancerny. Śpiewamy wszyscy razem! Czerwony jak cegła! Trzema na scenie zespół 65+! Czerwony jak cegła! Mennica Polska od samego początku bije serca Wielkiej Orkiestry. Jesteśmy niezmiernie dumni, że ten symbol to jest nasze dzieło. W tym roku tylko 100 szczęśliwców będzie mogło wylicytować złote serduszka. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, ale jest razem z nami minister kultury, sztuki Nowej Zelandii. Chciał zobaczyć Świąteczną Orkiestrę, dlatego że uznał, iż jest to zjawisko klasy światowej, niepowtarzalne. Po prostu był tak zafascynowany, że mówi: przychodzę do studia. I contacted Peter Jackson, who is the director of The Hobbit. Rozmawiałem z Peterem Jacksonem, który jest reżyserem Hobbita. And he's sending over tonight by air a poster of The Hobbit signed by him. I dzisiaj wieczorem pocztą lotniczą przywiezie plakat podpisany z autografem Hobbita. Przejazd w lokomotywie PKP Cargo do Hamburga. Czyli dojedziemy. Dojedziemy na 100%. Oprócz tego w ofercie jest zwiedzanie portu w Hamburgu, no i oczywiście pobyt. A poza tym powrót, to jest nasza najnowocześniejsza lokomotywa. Powrót do Polski z PKP Cargo. Punktualnie. Na 100%. Ostatnio z Chin przyjechaliśmy 930 minut przed czasem. Coś niesamowitego. Przed czasem, ale to się też zdarza. Gadu, gadu. Tym razem numer 21. 21, takie oczko, jak mówisz. Obecnie licytowany kwota wynosi już ponad 20 tysięcy złotych. Z lekkim bólem serca się rozstaje. To jest nagroda Viva Comment za najczęściej ściąganą piosenkę w 2008 roku za duet Seweryną Fintą. Nie wiem, że kochasz mnie. Dzisiaj do puszek wrzucamy dzięki jeleniogórskiej klasie lotniczej młodzieży, która się szkoli w aeroklubie jeleniogórskim. Dodatkowo będziemy zapraszać, żeby zasiąść za sterami tego szybowca. W dniu dzisiejszym wystawiliśmy dwudniowy pobyt w placówce Straży Granicznej dla dwóch osób wraz z udziałem w ekstremalnych dwóch patrolach. Dzisiaj zbieramy do późnego wieczora, mam nadzieję, że puszka będzie pełna. To jest nasz pokój dla seniora, pokój marzeń. Koszt wyposażenia takiego stanowiska to jest około 20 tysięcy złotych. Razy 700, jeśli będziemy mieli 15 milionów złotych, jesteśmy w stanie zmienić polską geriatrię. To jest mój skarb, to jest rysunek Wiesia Dymnego, który nie żyje już 35 lat. Ten rysunek przynosi szczęście i daje siły. I ja go właśnie oddaję. Mam nadzieję, że wywoła uśmiech nie tylko u tego, kto to kupi, ale też u tych, których będziemy ratowali. Co jest warte? 40 tysięcy złotych obecnie, cena wywoławcza, ale cały czas rośnie i mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo dużo. Tą kierownicę trzymał Robert Kubica. Od 10 lat 98% polskich noworodków rodzących się każdego roku ma zbadany słuch. Ten program ma tak kapitalne znaczenie, bo w momencie urodzenia się dziecka walczymy z czasem, ponieważ dziecko niesłyszące musi mieć jak najszybciej zdiagnozowane i wdrożone leczenie, ażeby rozwinęła się mowa ludzka. Ale pięknie! Co za bieg? Pamiętam 7 lat temu.
130 osób zgłosiło się, a potem prosiliśmy, biegajcie w zdrowym ciele, zdrowy duch. Zobaczcie, co się dzieje w Warszawie, ale także w wielu innych miastach. Kwidzyn też biega, między innymi i Kostrzy nad Odrą. Tam się po prostu dzieją niesamowite rzeczy. Biegajcie, biegajcie i w ten sposób solidaryzujemy się z diabetykami. Policz się z cukrzycą. Przez cały czas mówimy o naszym programie Ratujemy, Uczymy Ratować, czyli uczymy nauczycieli. Ci z kolei uczą polskie dzieci w szkołach podstawowych nauki pierwszej pomocy. Uczy na tych małych ratowników, jak oni to robią rewelacyjnie. A więc kołnierz ortopedyczny. Co się tutaj wydarzyło? Ile osób poszkodowanych? Jedna osoba. Wezwana pomoc? Czyli jaki numer na pomoc? 112. Jurek, to co robisz? Uczymy ratować i ratujemy. Jest jedynym sposobem, żeby zwiększyć przeżywalność w nagłym zatrzymaniu krążenia. Jest to problem europejski, jest to problem polski. Jeżeli my teraz, ty od 2006 uczysz te dzieci, teraz byśmy zapytali się, kto z tych dzieci uratował życie? Ile osób dzięki twojemu programowi przeżyło? Będziemy wiedzieli, jak bardzo jest to potrzebne. Proszę Państwa, my musimy zacząć uczyć dzieci w szkołach pierwszej pomocy regularnie, codziennie, może nie, ale raz w miesiącu na regularnych podstawach. Każde dziecko w polskiej szkole, które ukończyło pierwszą, drugą, trzecią klasę, ma ukończony kurs pierwszej pomocy. Pamiętajmy wszyscy, że jak serce się zatrzyma, w ciągu 3 minut człowiek zaczyna umierać. Dlatego tak ważne jest, żeby każde dziecko umiało przynajmniej wezwać prawidłową pierwszą pomoc, a jeżeli tylko da radę, to również rozpocząć zabiegi reanimacyjne. I to jest wspaniałe, Jurku, co robisz. I zobaczcie, zobaczcie, te wszystkie dzieci potrafią to robić. My kupujemy manekiny, kupujemy wszystkie materiały edukacyjne. Mój program wpisuje się w wielki projekt, który ma na celu teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tworzymy środowisko bezpiecznej szkoły. ORP Orzeł, podwodny okręt, można wylicytować rejs na jego pokładzie. Wiele atrakcji, m.in. zanurzenie na kilkadziesiąt metrów, obserwacja przez peryskop, sterowanie okrętem, atak torpedowy. Przygotowaliśmy jeszcze rejs okrętem transportowo-minowym, a dla tych, którzy chcą się poczuć jak rozbitek na morzu, zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Nurków i Wetwonurków. Tam przejdzie kurs samoratowania się na morzu. Mamy w Lublinie tylko 3 oddziały geriatryczne, to stanowczo za mało. Oczywiście, że za mało, bo to zaledwie 88 łóżek, a potrzeba co najmniej 220, najlepiej 400. Stworzyliśmy 17 ośrodków dla seroterapii. Po prostu osiągnęliśmy rzecz fenomenalną. 6 tysięcy dzieci widzi, a skuteczność tej metody leczenia naszych działań 97%. Gramy nie tylko w Polsce, ale kilkadziesiąt sztabów na całym świecie. Kanada, Stany Zjednoczone, Islandia, w samej Anglii 16 sztabów, Szkocja, Irlandia. Również cudzoziemcy na całym świecie dowiadują się, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ulicach miast Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych można zobaczyć takie piękne, czerwone serduszka. Jest to 0,81 karata, barwy G, czystość VS, bardzo dobrej jakości, plus 33 brylanty w koło, oprawiony w białe złoto. Jest to podarunek od firmy, rodzinnej firmy Jubilersko Diamy w Warszawie. Kochani, mamy dla Was piękną, wspaniałą gitarę. Fender Telecaster, na której namalowane są portrety naszych kochanych polskich muzyków. Zajęło to 140 godzin malowania. Zrobiliśmy 2000 kilometrów, żeby pozbierać wszystkie autografy, wszystko specjalnie na Wielką Orkiestrę. Przekazujemy dar dla Wojskowego Centrum w Opolu w postaci respiratora noworodkowego. Jurek, to jest cudowny prezent, super nowoczesny respirator z bardzo wieloma funkcjami. To jest druga dekada XXI wieku, jesteśmy super zadowoleni. W Krakowie, proszę Państwa, wybudowano u nas dwukomorowy basen narodowy. Jest fajnie, jest ciepło, gorące serca, pozdrawiamy z Krakowa! Cały czas zbieramy monety, to jest największe łódzkie serce, bo ono ma 70 metrów kwadratowych. Przekazujemy sprzęt wartości 250 tysięcy, 50 pomp doelitowych, 1400 najnowocześniejszych zestawów Nutrison Multifiber, zestawy podawcze, to wszystko dla orkiestry. Przydał się taki sprzęt? Bardzo, bezwzględnie. Czekamy na niego z utęsknieniem. Przekazujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Skodę City Go DJ Car 6 głośników, czterokanałowy wzmacniacz, do tego tempomat, podgrzewane fotele, 15-calowe aluminiowe felgi. Wszystko to w pięknych kolorach. Przez 125 lat istnienia National Geographic Society taka flaga towarzyszyła wszystkim naukowcom, podróżnikom, eksploratorom, a teraz może być wasza. Tylko licytujcie, tu jest podpis Jurka Owsiaka, mój podpis i mam nadzieję, że trafi do waszych domów i zainspiruje do waszego odkrywania świata i do waszych podróży. Samochód jeździ z pokojowym patrolem Wielkiej Świątecznej Pomocy, a ja reprezentuję firmę BMW, która ten samochód przekazała.
bo bardzo wierzymy w to, że bezpieczeństwo jest super ważne na polskich drogach, a Pokojowy Patrol szkoli rocznie setki młodych ludzi z pierwszej pomocy i mamy nadzieję, że dzięki też temu samochodowi ludzie będą bezpieczniejsi. Dzisiaj chciałbym Ci wręczyć tą wspaniałą kartę. To jest karta prepaidowa. Bardzo proszę, od nas. Każdy, kto dzisiaj tą kartę nabędzie, będzie mógł ją zasilić konto naszej orkiestry dodatkowo. Siema Jurek. To jest oryginalny rower ojca Mateusza, którym śmigał po sandomierskim rynku i ulicach przez ostatnie 3 sezony. Przekazuję ten rower na licytację, żeby zasilił konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieramy w internecie coraz więcej na aukcjach charytatywnych. Mamy już ponad 1 600 000 złotych na akcji SRC, ponad 70 tysięcy złotych. 300 tysięcy znaczków, 65 tysięcy kartek. Jurek nam pomagał, również z nami projektował. Mamy mnóstwo rzeczy na licytację, darowizna pieniężna i oczywiście piękne znaczki. Po pójdzie 90 tysięcy pracowników poczty jest z Wami. Jurku, dziękujemy Ci. Jurku, dziękujemy Ci, że zauważyłeś artystów, weteranów scen polskich w Skolimowie. My naprawdę widzimy, że zmieniasz myślenie nas wszystkich Polaków o ludziach starych. Bardzo Ci jesteśmy za to wdzięczni. Tutaj nie ma co mówić o wdzięczności. Panowie, bez Was w ogóle by tego kraju nie było. To jest coś, przed czym ja po prostu skłaniam się z takim szczerym podziwem. Wielki szacunek dla Was. Dziękujemy serdecznie, ale wydaje mi się, że kraju by nie było bez tych szarych ludzi, bez tych, którzy w tej chwili dają datek na taki świetny cel, jakim jest orkiestra. Bardzo dziękuję. Skolimów będzie zasilony pieniędzmi z biegu. Wszystkie pieniądze wrzucane do skarbonek z biegu jadą do Skolimowa, czyli do domu aktora. Wielkie dzięki. Aktorzy całe życie zbierali przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a teraz aktorzy ze Skolimowa nisko się kłaniają. Firma Promet postanowiła przekazać wysokiej klasy aparat EKG dla artystów seniorów ze Skolimowa. Dar serca do diagnostyki serca. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Panie Jurku, i za akcję, którą Pan podjął nie tylko dla dzieci, ale dla osób starszych. Ja jestem starszą osobą, więc Pan wie, no ja mam 74 lata skończone. Pani Mario, ja ujawnię, Pani Maria ma moherowy beret i tak, bo taką Panią Marię pamiętam ze Szczecina, to jest dla Pani. Jurku, moherowy beret, czy kapelusz ekstra, nieważne. Ważne, co pod tym kapeluszem czy beretem jest. Zapraszamy do licytowania. Super pakiet, super wyjazd dla Was. Już jest 6600 na licytacji. Wiemy, że jest to warte więcej. Ci, dla których gra Jurek Owsiak i orkiestra, są warci więcej, dlatego licytujcie. My mamy od całej ekipy na dobre i na złe. Dwa główne rekwizyty ostatnich tygodni to jest pierścionek zaręczynowy Ludmiły Papierniak i jej obraz. Ale koleżanka ma jeszcze bonus i on przebije to, co ja mam. Tak, przebije na pewno. Mamy jeszcze do zlicytowania wizytę na planie i serialu Na dobre i złe, więc jeśli chcecie poznać szpital, poznać lekarzy i wystąpić u boku jednego z nich, swojego ulubionego bohatera, to zapraszamy do licytacji. Mamy tutaj drzwi od firmy Stolarski, warte 15 tysięcy złotych i słuchaj dalej, zobacz. Halo, co mamy? Mamy rękawice, pokrytko, dbaćka, zegarek. Ja mam dwugodzinny przejazd na torze Poznań super samochodem do wyboru od firmy Kimbex. Pani Renato, ja widzę, że tutaj kilometr za kilometrem lecą, a za chwilę przecież Pani rusza na scenę śpiewać. W tak słusznej sprawie, to mogę i na innych środkach lokomocji spokojnie na słoniu, spokojnie pojechałabym. Ogniamistrz Czerw, 17 lat, grał na tej drodze Hejno z Wieży Mariackiej, jest sprawna, warto licytować.
jest chopper wybudowany specjalnie przez Pola Juniora, a to jest bolid Kubicy. Prawdziwy bolid, przepiękny Renault bolid chopper, które możemy przez cały czas licytować. Dzisiaj przez cały dzień licytujemy dzieła sztuki. To dzieło sztuki, które powstało właśnie tu w tym miejscu. Seniorom, seniorzy, senior Witold K., seniorom, senior, bardzo seniorze dziękuję. Wielkie uściski. Pamiętaj, że gramy pięknie, cudownie i gorąco. To jest prezent od mojego syna. 2 miliony złotych. To jest nasza darowizna dla orkiestra. Chcemy pomagać i dać nadzieję. Bardzo dziękujemy. 2 miliony złotych Bank Pekao S.A. Wielkie, ogromne dzięki. I piąteczka brawo, bravissimo. My się bardzo cieszymy, Frej, że możemy grać razem z wielką orkiestrą. Przez cały rok darmowa usługa, wystarczy aktywować. I w ten sam sposób możecie powspierać wasz przez cały rok. Ja dziękując mówię także o tym, że od naszych florystek, że pamiętajcie, moi drodzy, takie wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu możemy realizować chociażby program pierwszej pomocy Ratujemy Uczniów na Towa, który dzisiaj przez cały dzień pokazywaliśmy, jak dzieciaki się świetnie uczą. Od firmy, od klientów, od pracowników. Jurek, to będzie kwota 7-cyfrowa. Ja wpiszę 5-0, dobra? Żyje pełno życia, chociaż czegoś mi brak. I od nas tutaj wszystkich 1 700 000 na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uwaga! Karta przygotowana przez Playa. Tą kartę można użyć w każdej chwili, wyciągając ten chip. PowerMe 27 tysięcy, EUKO 26 tysięcy, 27 tysięcy PowerMe, 32 tysiące EUKO, 33 tysiące PowerMe, 45 tysięcy EUKO, 45 tysięcy po raz trzeci. Karta sprzedana w puli razem 317 788 zł. Bardzo się cieszymy, że możemy wspomóc. Przygotowaliśmy srebrną koszulkę, czyli koszulkę, w której jechałam pod mój trzeci medal srebrny na paraolimpiadzie dla Polski i dla naszych dzieci. Dziękuję, Jurek, za sprzęt. Świetnie wąchasz czas i całe AKOGO cię kocha za to, że ruszyłeś temat seniorów. Tak bardzo potrzebny w naszym państwie. Dzięki. 6 zdjęć Marilyn Monroe zrobionych przez Miltona Greena, jednego z najbardziej znanych, rozpoznawalnych amerykańskich fotografów od Fozu i Desy Unikum na obiekt pożądania kolekcjonerów na całym świecie. To dla was. Dostarczyliśmy serwery i sprzęt do przetwarzania licytacji serduszek. Razem ze sprzętem dajemy na licytację wspaniałego ultrabooka. Akademia Obrony Narodowej, Jurku, gra dla ciebie każdego roku. W tym roku zebraliśmy 2 razy więcej pieniędzy niż rok temu. Przekazujemy tobie na licytację ringraf Wydziału Zarządzania Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej z indywidualnym coinem dziekana. Pokazywaliśmy wam te kartki żółte i czerwone. Grecja, Rosja, Portugalia, Czechy. One są licytowane. Absolutnie najrzadsze gadżety z Mistrzostw Europy. Wow, dziękuję. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę. Właśnie tobie chcę podziękować, że tutaj mogłem zagrać. Chciałbym przekazać bardzo wyjątkową rzecz. Płytę, którą dzięki wam, słuchajcie, zdobyliśmy w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że trafi do dobrych rąk i tym samym pomoże potrzebującym. Witajcie, jestem zafascynowana tym, co się dzieje tutaj w studiu, a także tym, co się dzieje w całym kraju. Cieszę się, że nareszcie ktoś pomyślał o seniorach. Dziękuję ci bardzo. Mam na aukcję coś niezwykłego. Dałeś, co to jest? To są buty w sam raz na tą porę roku. Są to buty, których sztuką jest chodzić, ale same są jak dzieło sztuki. Miałam je tylko raz na sobie. Ponieważ butów nie wolno dawać za darmo, mam nadzieję, że uzyskają niesamowitą cenę na aukcji. Jestem pewien, absolutnie powiem ci szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jak na rokową telewizję przystało, mamy memorabilia od artystów rockowych. Jest pierwsza gitara Piotra Roguckiego, a ta gitara przyjechała specjalnie ze Stanów od zespołu Nickelback. Jest do licytowania w Allegro, wystarczy pisać rbl.tv. Można licytować, aukcja trwa jeszcze cały tydzień. W regionie ponad 100 pracowników liczy teraz pieniądze. Mamy już ponad 500 tysięcy.
więcej oczywiście liczymy, liczymy dalej. Ja chciałam tylko przypomnieć, że z Play możecie Państwo pomagać nie tylko w dniu finału, także przez cały rok dzięki specjalnej usłudze Wspieram Woźb. Raszkowski Sztab, czyli Braszka i Radów, zebraliśmy dzisiaj ponad 40 333 zł. Gramy cały czas. Tradycyjnie, to co zawsze, kubeczek, nasz Praszkowski. To się wymienimy, ja tobie dam swój kubek. Menadżer Pink Floydów, człowiek naprawdę niesamowicie otwarty na to, żeby przyjechać do Polski na przystanek Woodstock. Oh, fantastic, unbelievable. I've never seen anything like it. Never seen anything like it. I want to see you again. I look forward to Woodstock. Jakby ktoś chciał zabrać ze sobą kawałek scenografii, to jedna z gwiazd, które prosto z nieba spadły, które wiszą tam nad numerkami, jest do wylicytowania. Dzisiaj licytujemy dzień z załogą najweselszej polskiej linii Bingo Airways oraz lotnym, uśmiechniętym bingolotem. Jurek, wszystkiego dobrego! Licytujemy udział w naszej sztafecie na przystanek Woodstock i bardzo bym się prosił o podpis, żeby ten bilet był ważny. Zebraliśmy 90 tysięcy i nadal trwają aukcje internetowe. 60 wolontariuszy zebrało 69 tysięcy! Przywieźliśmy 14,5 tysiąca złotych. Jesteśmy małą gminą z wielkim sercem. Wspólnie z naszymi ajentami sklepów Żabka i Fresh Market zebraliśmy 300 tysięcy złotych. 37 tysięcy i liczymy dalej! Koluszki! Obecnie w naszym sztabie zebraliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o dane z całego regionu, ze wszystkich naszych sztabów, to już kwota przekraczająca 740 tysięcy złotych. Mennica Polska, absolutny rarytas, waży niewiele więcej niż 4 gramy, ale tradycyjnie licytujemy tym razem 100 sztuk takiego serduszka. 103 777. Ełko 105 005. 111 777 złotych. Ełko 115 tysięcy. Uwaga, 122 777. 7 KSA 125 tysięcy. Ełko 7 KSA 127 777 złotych. I jest, moi drodzy, serduszko numer 1. Ełko 150 tysięcy. 150 tysięcy złotych. 150 tysięcy po raz trzeci. Tam zobaczcie, jest wolne krzesło. Od samego początku był z nami Tadeusz, byłeś z nami przez cały czas, jesteś z nami przez cały czas, pamiętamy o tobie. W grudniu żegnaliśmy się z tobą, ale wtedy powiedziałem także, kiedy byłem razem wtedy z tobą, że po prostu jesteś z nami. Dzięki wielkie. Tadeusz, ściskamy bardzo mocno i przesyłamy ci także z tym światełkiem do nieba ogromną ilość naszej energii. To właśnie tutaj się to wszystko dzieje. Dzięki bardzo wielkie, ogromne dla Telewizji Polskiej, która od 21 lat toczy tę niesamowitą historię, która się nazywa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kapela Pieczarków razem z nami w studio. Jak zwykle, Jurek, Kapela Pieczarków zawsze z tobą. Największy cyrk górski świata, z Żywca, Osypek Fest. O co pikać mowy? 5000, kochani! Denon gra dla orkiestry! Kolejny rok gramy z wami, słuchajcie, nie tylko Polacy, ale i duńska firma Avans, i niemiecka firma Heko, i francuska firma Focal. No bo przecież co robi orkiestra? Orkiestra gra! I żeby grała orkiestra, to musi to brzmieć! Firma Wiktoria z florystami bardzo dziękuję za to, że możemy tutaj wręczać te kwiaty i możemy promować kulturę wręczania kwiatów. A, jak to zabrzmiało! Kultura wręczania kwiatów, wręczy mi kwiaty! O, jak kulturalnie, dziękuję bardzo! To jest cała nasza załoga biura, naszego biura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze idziemy, jeszcze idziemy, jeszcze idziemy, jeszcze idziemy, robimy małe koło i dochodzimy aż tutaj. To są ludzie, którzy na co dzień pracują w najpiękniejszej fundacji, 33 osoby. To jest nasza fundacja, to jesteśmy po prostu my, a za mną pokojowy patron. To są ludzie, którzy są razem ze mną, kiedy robimy przystanek Woodstock. To są ludzie, którzy są razem z nami tutaj, kiedy robimy finał. Powoli kończy się ten dzień. Jeszcze trwa niedziela, a my za moment ukroimy pierwszy kawałek. Jak zwykle rewelacyjny tort, ale w tym roku mamy także drugi tort. Hotel Radisson Sobieski, dziękuję bardzo. I jak smakuje? Rewelacja. Dwa torty w studio, dwa torty w studio. Częstujcie się. Pyszne lody Grycana. Przychodźcie na lody. I bardzo powoli, ale jednoznacznie kończymy powoli ten dzień. Dziękujemy bardzo wszystkim. Machaj. Dziękujemy bardzo tym, którzy byli razem z nami.
Dziękujemy za dzisiejszy dzień, dziękujemy za finał. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Dziękujemy, że już jest prawie 40 milionów złotych. Pamiętajcie, nie bijemy rekordów, ale po prostu jesteśmy ze sobą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chodźcie, bliżej dalej. Kończymy powoli, kończymy finał. Jeszcze raz, Polsko, dziękujemy bardzo, że chcieliście grać dla dzieci, że chcieliście grać dla seniorów, WWO na scenie i wy wszyscy, którzy byliście i jesteście razem z nami. Mają się nie udało. Nie gramy, nie graliśmy do końca świata ten dzień dłużej według Mają. Gramy według naszego kalendarza, a więc przed nami jeszcze będzie się dużo działo. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mówi wam dziękuję i dobranoc. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziękujemy bardzo.